Typowa humanistka, studiuje polonistykę, jest artystyczną duszą. To osoba roztrzepana, bujająca w obłokach. Druga to studentka nauk ścisłych. Kocha matematykę i wszystko, co się wiąże z cyferkami. Jest osobą rozważną, lubi mieć wszystko dokładnie zaplanowane. A jak tam na uczelni? Swoim zwyczajem rozejrzałam się po auli i upewniwszy się, że wszyscy na mnie patrzą, rzekłam nieśmiało: zgłaszam nieprzygotowanie. A jak u Stanisława? Och, jak zwykle, wyciągnął swą sakiewkę i zatrząsł moim światem. Standard. A jak tam na uczelni? A, wykonałam 80% moich zadań, co daje mi 1/3 awansu do stypendium. A jak z Markiem? Podoba mi się tylko na 32%, a to stosunkowo o 5/8 mniej niż średnia atrakcyjności moich byłych. Intelektualnej? No oczywiście. Jutro wstaję na 7. Poczytam tylko godzinkę. Za 5 minut muszę usnąć. Dwadzieścia minut przed czasem. Nowy rekord. Muszę wychodzić. Gdzie są moje klucze? Tu nie ma. Nie ma. W bucie? Chyba wkładałam je do buta. Gdzie mój drugi but? Wiedziałam, że są w bucie. Mogę wychodzić. Oj, farfocelek jakiś. Muszę wychodzić. Gdzie są moje klucze? A, no tak. Tam, gdzie zawsze. Nigdy się nie zgubią. I fajnie w nich wyglądam. Chyba jestem głodna. Co by tu zjeść? A no tak, mam gotowe danie w zamrażalniku. Jest! Meksykańskie. A, zapomniałam o przyprawie. Okej, czyli mam 10 minut. Ta książka łączy przede wszystkim komizm z krytyką społecznych wad, których rewolucja nie wypleniła z ludzi podeptanych indoktrynacji, propagandzie. Muszę się dowiedzieć, co jest dalej w tej książce. Co tak śmierdzi? Jedzenie! Zapomniałam! Pecha. Dobrze, że nie przypaliłam. 13. Czas na posiłek numer 3. 1/3 porcji, czyli 150 gramów, to jest 120 kalorii. Wspaniale. Hop. 1/3 przyprawy. Oj, kilka ziarenek za dużo. No trudno. Idealne proporcje. Przede mną jeszcze dwa posiłki, by utrzymać normę 2000 kalorii na dzień i 1,5 grama białka na kilogram masy ciała. Przed imprezą poszaleję trochę z kolorem szminki. O tak. Fajny, dzielny kolor. Jest super. Przed dzisiejszą imprezką poszaleję troszkę z maczniaczem. Voilà.
kawy przypomniał mi wakacje we Włoszech. Założę tę sukienkę, w której byłam na Sycylii. Co za ulewa! Ale zmarzłam. Chyba się przeziębiłam. Na mieście będę dzisiaj do godziny 16. Prawdopodobieństwo opadów do godziny 16 wynosi 82%, wilgotność 70%. Kurtka i parasolka. Zdrowie jest najważniejsze. Prawdopodobieństwo się sprawdziło, jestem cała mokra. Kto był Faustem w Mistrzu i Małgorzacie? No oczywiście, że oboje. Ach, zakupy. Dobra, biorę gotowe dania. Gotowe dania są mega pyszne. Wezmę ich sporo, żeby zrobić takie mini zapasy, jakby coś. Tak. Sporo tego. Co ja znowu tam nakupowałam? Wydałam znowu 100 zł na zakupy. Masakra, no ale byłam tak strasznie głodna. Nie mogłam się powstrzymać. Przynajmniej będę miała zapas. Kawa, mleko, gotowe danie meksykańskie, woda, pomidory, równo 52,7 groszy. Idealnie. O, jest, moje ulubione gotowe danie meksykańskie. No dobra, wszystko z listy mam, więc mogę iść do kasy.